Na co dzień korzysta z przepisów, by nauczyć się sztuki kulinarnej. Mimo że jest skromna, wie też, jaki jest przepis na sukces. Realizacja pasji. W jej wypadku to kulturystyka. Chce jednak osiągnąć więcej. Nie jest to takie proste. Powodem są finanse. Dlatego koledzy ze szkoły Weroniki postanowili ją wesprzeć w spełnieniu marzenia o wyjeździe na zagraniczne zawody. Magda Sincewicz. Tu każdy pracuje osobno, bo za chwilę przed nimi ważny egzamin, dlatego muszą nauczyć się samodzielności. Na co dzień jednak się wspierają, nie tylko w nauce, a także realizowaniu swoich marzeń. Jako klasa myślę, że powinniśmy starać się wspierać naszych towarzyszy przez drogę, że tak się wypowiem. Jako iż ma duże ambicje i możliwości, no to czemu by jej nie wspomóc? A jest w czym, bo udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata w kulturystyce to wielka sprawa, jak się okazuje, nie tylko dla Weroniki, a i całej szkoły. Sport uczy takiej pokory, systematyczności i no jestem dumna, że akurat też ją uczę po prostu. I wspieram jak mogę, żeby po prostu osiągnęła cele te swoje sportowe. Bo bez kulturystyki nie wyobraża sobie życia. Każdy dzień wypełniony jest treningami. Moim marzeniem takim największym myślę, że jest zdobycie Mistrzostwa Świata i Europy. Wiadomo, w tym roku na pewno chcę wywalczyć podium. Jest to coś dla mnie nowego. Zawsze o tym marzyłam, żeby być tą reprezentantką Polski i w końcu to się spełni. Zawody na Malcie i w Turcji odbędą się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jednak koszt udziału w nich przekracza możliwości finansowe bliskich Weroniki. To wydatek wahający się między 5 a 10 tysięcy złotych. My również marzymy o tym, żeby Weronika osiągnęła te sukcesy, prawda? Marzymy o tych medalach dla Weroniki. Dlatego zdecydowaliśmy się wspierać. Wspieramy ją jak tylko możemy, wspieramy ją emocjonalnie, organizacyjnie. No i zorganizowaliśmy właśnie dzisiaj kiermasz, żeby wesprzeć ją finansowo. Jeśli uda się zebrać niezbędną kwotę, to uda się spełnić największe marzenie tej młodej zawodniczki. A gdy już tam będzie, da z siebie wszystko, by do tytułów, które już zdobyła, takich jak rekord Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym, w przysiadzie czy w martwym ciągu, doszły kolejne.